O kurwa, ale będzie zaraz grubo, coś czuję. Dawaj, śpiewaj! Znów przegrałem walkę z tym. Popalone wokół, rozerwane w strzępy, wszystko. Ktoś mi zabrał sny. Wdarł się, nie chcę odejść. Wiem, że możesz pomóc. Proszę, tam nie ma nic. Ciemności łzy. Po co nam to? Po co tracić czas? Wypadliśmy dawno z toru, może minąć tysiąc lat. I tak w nas zostanie ten toksyczny prąd, prąd, prąd. Prąd, prąd, prąd. Prąd, prąd. Lux, nie? Głębokie. Może będzie wam wtedy łatwiej i być może będziecie mogły załamać, Karolina, tą barierę. Przy siostrze będziesz trochę bardziej w takiej strefie komfortu, nie? Jutro będziecie po prostu razem na pewno, dobra? Tak się umówmy. No dobrze. Weźmiemy sobie te słowa do serca i przegadamy to, żeby poprawić sytuację. No nie, to jesteś okej. Ale też stawiają tak dziewczyny, nie? Że rywalizację między nimi, że ta siostra jest okej, okay, a ta jest kurwa nie okej. Okay. No i to wiecie, tak mimo wszystko, jak się tak powie bliźniaczkom, no to jedna trochę jest smutna i trochę tak, no to może stworzyć jakiś konflikt. Poprawić z nią sytuację. Taki ukryty. Tej widzowie na razie jestem w stanie cierpienia. Cierpię ze stresu i z tego czekania. Czas mi się mega duży. Witamy ostatnią już grupę. No ja zapraszam Michalinę. Słuchaj, ty jesteś super. Jesteś naprawdę bardzo śmieszna, masz trafne komentarze, trafne uwagi. Jakby jak działasz w grupie, to jakby wyróżniasz się z tej grupy. Zawsze coś tak walniesz akurat tak w punkt, że jest śmiesznie. Ale na ten moment nie dałabyś sobie rady sama. Jakby musisz mieć tą drugą osobę, która prowadzi, która organizuje, a ty taki z boczku ci liderujesz tam po prostu i wprowadzasz tą dobrą atmosferę. Dzięki, ja też czułam się no na razie no tak średnio w tej roli, ale no też po to tu jestem, żeby właśnie się przetestować, nie? Jesteś dzisiaj bezpieczna. Dobra, super. Zapraszamy ciebie, Łukasz. Jeśli chodzi o prowadzenie, to nie było źle. Biorąc pod uwagę, że to był twój pierwszy raz, okay, ty powinieneś częściej postawić trochę na swoje, wiesz? Bo wydaje mi się, że te pomysły miałeś dobre, ale one gdzieś tam zanikały i przy innych i dawałeś sobie wejść troszkę tak, nazwijmy to, na głowę. No i w związku z tym też jesteś dzisiaj bezpieczny. Zapraszamy tam. Okay. To co? Chodź, Radek. Radek, myślisz, że jesteś bezpieczny dzisiaj? Radek, nasza czarna Nie, jeszcze, no nie, nie, nie. Myślę, że nie jestem bezpieczny. Jeżeli znajdziemy jeszcze jeden, najmniejszą drobnostkę, w której oszukasz nas, to ja będę pierwszą osobą, która cię wykopie z tego programu. Okej. Ale na dzisiaj przechodzisz dalej. Przechodzisz dalej, damy ci tą szansę, ale nie spierdol tego. Ale to fajnie, bo tak, gość się nie dostał, a przyjechał, a przechodzi dalej, to na następną edycję z 20 osób tak zrobi. Łeda. Dobry ruch. I w ogóle chciałem podziękować, że... Idź już. Dobra, dobra, dzięki wielkie. Widzowie, życzcie szczęścia. Wszyscy wchodzą za mną, zapraszam. Zapraszamy wszystkie osoby z mikroportami. Wezwaliśmy cię tutaj, bo chyba masz coś reszcie do powiedzenia. Najbardziej bym chciał podziękować dwóm osobom, Julii i Kasi, bo zostaję w programie. Kasia wykorzystała swój immunitet, żeby uratować mnie i żebym został tutaj z wami. Dobra, to już możesz zostać z nimi. A my mamy was tutaj czwórkę. I słuchajcie, wiecie, że ktoś z was odpadnie dzisiaj, nie? Jakie to uczucie? Też jesteście podyktowani tak jak ja? Johnny! Chodź do nas. Dobrze wiesz, jakby jakie błędy dzisiaj popełniłeś. Wiesz o tych wszystkich małych minusikach. Twierdziliśmy wszyscy, że... No dobra, a wy jak? Bo musi być dramaturgia, nie? To wy uważacie, bo wcześniej pisaliście, że to jest prank z tym chłopakiem. Że on się wjebał. Więc jak uważacie?
że to jest ukartowane, że niby ohoho, ty jesteś zły, ale przechodzisz dalej, bo jednak ohoho. I koniec będzie historyjka, że warto walczyć o swoje. Paolo Frizzello, czy że jednak naprawdę się wiewał? Wywalą go przez rasizm? Co wy gadacie? Damy ci jeszcze szansę. Widzicie, że ustawka. Obiecuję wam naprawdę, że jej nie zmarnuję. Chcemy, żebyś się pokazał. To są takie minusy, które są do nadrobienia. I wierzymy w to, że jeszcze się przed nami otworzysz. Znaczy przed nimi, bo ja już sobie idę później. Naprawdę będzie miał to. Bo tutaj też widziałem taki wpis na Twitterze takiego słabego gracza League of Legends. I on napisał, ten słaby gracz, że zwrócił uwagę, że na przykład wszystkie łóżka w hotelu się zgadzały, nie musieli na przykład dostawiać, bo on przyjechał, i że wszystkie grupy były czteroosobowe, nie? Pięcioosobowe. Nie było tak, że o dobra, to jedna będzie sześcio, bo ty jednak tu przyjechałeś bez zaproszenia, więc no może coś w tym jest. Uratować później. No właśnie. Dołącz do reszty. Nie wiem, nie wiem. Wiesz, Olivia, jaka nieszczęsna rola mi przypadła tutaj? Chodź na środek. Pomimo mojej sympatii do ciebie, pomimo tego, jak patrzę na ciebie, jak takiego cukiereczka, wiem, że nie nadajesz się do tego programu. Wiem, że to nie jest miejsce dla ciebie. Ale ta dziewczyna już jest w trzecim programie. Czemu wy tak mówicie? Ale to nie dzisiaj jest jeszcze czas na to. O Jezu, chodźcie, jak w idolu. Więc zostajesz w programie. Co? Jeżeli tego nie spierdzielisz, no to może zostaniesz nawet na chwilę dłużej. Także dołącz do reszty. Wiocha, witamy wśród wilków. Au! Ulzi Wika, chodźcie razem. Chodźcie na środek, razem. Nie bez powodu w tym... Oglądam ten program tylko dlatego, że ty go oglądasz. Cierpię, bo cierpię. No ale cóż. Wiesz co, ja nigdy właśnie nie oglądałem tego twoje 5 minut całego. To jest chyba pierwszy odcinek, który oglądam. Całe. Bo tego pierwszego tak skipowałem. W programie bierze udział aż 20 osób. Każdy tutaj tak naprawdę ma w sobie coś. Jednak pamiętajcie, że my szukamy ludzi do pracy z nami. Osób, które będą współpracowały z ekipą Gen Z. I niestety, ale to nie jesteście wy. Odpadacie z programu razem. Obiór. Dzięki. Dzięki bardzo. Możecie podejść do reszty grupy, żeby się pożegnać. Będzie tam się starał. Ktokolwiek będzie się odpadł każdego dnia, to nie jest dla niego koniec. Dokładnie, tej to jest początek. To jest... No niestety, słuchajcie, to też dla nas nie jest łatwe, ale formuła tego programu jest taka, że będzie się to działo codziennie. Ty dzisiaj byłeś strasznie cichy i to przesądziło. Byłeś po prostu tak cichy, że to jest dramat, a najważniejsze, sam się wpieprzyłeś. Jak zapytałem cię, czy ty czujesz, że pasujesz i tak dalej na priv i powiedziałeś, że nie do końca. To nie znaczy, że... Znaczy... No ja to nie lubię, jak ktoś mi mówi to, ja co chcę usłyszeć, ale jak powiesz szczerze, to wypada z programu. Moje kluki to jest Webster. To gość był szczery, powiedział, że na razie się nie czuje, że pasuje do programu, bo myślał, że jak prywatnie go pytasz to, że no to ci odpowiada szczerze. Nie, kurwa, źle. Nie, pamiętajcie, że jesteście w top 20 z 5000 ludzi, tak? A co do ciebie, moja droga? To nie powinnaś odpaść dzisiaj, bo jesteś lepsza niż niektóre osoby tutaj, ale nie wygrałabyś na pewno tego programu. Więc uznaliśmy, że zrobimy ci krzywdę, jeżeli będziemy na tobie budować sobie content. No nie pasujesz po prostu do naszego profilu, nie? Tak od razu to stwierdziliśmy, nie? Zobacz, że tutaj byłaś, tak? Zostałaś wybrana, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś próbowała dalej. Szczerze? Tak, bo jak ja sam siebie obserwowałem, no to byłem taki, no, zbyt cichy. No jest mi trochę przykro, że odpadłam. No a jak odpadłam, no to na pewno wrócę na razie na studia. No i co, będę jakoś dalej planować swoją przyszłość. Ciekawe, bo jak ja bym kiedyś robił tą ekipę, nie? Że, bo ja sobie tak myślę, że może, kurwa, zaufać ludziom raz jeszcze, taki ostatni rajd. Ale ja to bym takich, kurwa, powybierał, że to, nie wiem, ja jakoś mam, nie, że
Od razu się poznaje do tych kurwa ludziach. Do wywiadów mi się zgłosiło pełno osób. Od razu wziąłem właśnie tą Weronikę i fuj dobrze robiła te wywiady. No jeszcze wziąłem taką Kasię, która akurat była słaba. No to tam, no to 50-50. Mi się trafia. Raz dobrze trafią, teraz nie. A koniec, o Jezu, kiedy zrobię odcinek? Nie mogę się doczekać. A oni będą robić nowy kanał dla ty, na nowa grupa się będzie nazywała? Srenzi na przykład? Bo Genzi to oni dalej nagrywają tamte stare Genzi, tak? Czy jak? Ochronisz swoją galaretkę, wygrywasz. Zajebiste, kurwa. Ochronisz swoją galaretkę. To ochroni swoją galaretkę, wygrywa 200 zł. Jeżeli stracimy więcej niż połowę swojej galaretki, to automatycznie... Kurwa, mać, ja pierdolę. Oni zarabiają kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy. A ludzi, o Boże, kto kurwa wygra 200 zł? Na pewno im bardzo zależy, żeby ochronić galaretkę. Ochronisz galaretkę, wygrywasz 200 zł. Faktycznie przegrywamy. Będzie kilka konkurencji, a naszym zadaniem jest obronić galaretkę. A co to kto to jest? To jest ten Mortalcio, o Jezu, on wygląda jak teraz... Kurwa, to był normalny gość, a teraz wygląda jak gówniarz. Jakiś 14-letni. Co on sobie zrobił? No wygląda jak taki kurwa dzieciak dorastający. A był normalnym gościem, on Fame MMA walczył. I to dobrze walczył. Widzieliście wstawki do filmu, przebitki drużyn, jednoosobowych, ale drużyn i w trakcie... Czy to nie jest on? Co oni mu zrobili? Bo to już był dorosły chłop swego czasu. A teraz znowu jak nastolatek. Dlatego mi się rozwaliła, dlatego jeżeli ten odcinek będzie miał około 8 minut, to wiecie dlaczego. Ale jest nadal ponad połowa, ja zaliczam cię jeszcze jako gracza. Zasada jest teraz... Nic nie zrobił, cofnął się w rozwoju. Mi się wydaje, że wygląda jakoś taki... Bo on może ma dwa...